Stańcie tam jeszcze we dwóch nad tym. Greg Spike too strong. Zjeżdżony Karolek. Czemu? Nie wiem. Nie chcę być w kadrze. Ale to I want you to try what we practice in this last week. Okay, in attack, in reception, in distribution, in everything. Okay, because the accent is on us to see where we are, and just this is the good opportunity for us to see it against somebody, not 6-on-6. Okay. As I said, it's already confirmed. We will play four sets. If we go in tiebreak, we'll play tiebreak, obviously. But the idea is to give everybody time on the court to play a little bit. Okay? Let's go. Right, Paul. Ska! Tomku, pierwszy z tych sparingów, które was czekają przed Mistrzostwami Świata, jak to starcie z Ukrainą oceniasz i w waszym wykonaniu i w wykonaniu Ukraińców? Wydaje mi się, że na pewno dużo materiału do analizy, bo zagraliśmy 5 setów.
na pewno gdzieś to nie jest też nasz szczyt formy, bo gdzieś teraz przez ostatni okres mieliśmy dosyć ciężkie treningi, które dały nam w kość, więc na pewno przygotowujemy tą formę na Mistrzostwa Świata, ale na pewno jest jeszcze nad czym popracować. Mamy jeszcze chwilę czasu i na pewno fizycznie, jak i siatkarsko jestem pewny w 100%, że będziemy lepiej wyglądać na Mistrzostwach Świata. Nie było tak, że z Ukrainą łatwo się wam dzisiaj grało. I zapytam cię jako specjalistę od serwisu, trochę wam zagrywka dzisiaj pomagała. No, często kto zagrywa, ten wygrywa. Bywały takie momenty w tym spotkaniu, gdzie potrafiliśmy tą naszą zagrywką ukuć rywala, ale również i oni potrafili pokazać, że tak powiem, pazur w tym elemencie. Naprawdę dzisiaj zagrali kapitalną siatkówkę. Myślę, że się nie spodziewaliśmy, że aż tak będą dobrze grać. No, my mamy na pewno jeszcze duży zapas, jeżeli chodzi o formę. Pamiętajmy, że to jest na razie proces do Mistrzostw Świata, do pierwszego spotkania jeszcze jest trochę czasu, więc myślę, że z meczu na mecz, jeżeli chodzi o te kontrolne spotkania, ta forma będzie coraz lepsza i mam nadzieję, że też nasza gra będzie coraz lepsza. A jak się czujecie zdrowotnie w drużynie? Wiadomo, są jakieś gdzieś tam mikro urazy, ale że tak powiem, wrzucamy to w koszty. Wiemy, że przycisnęliśmy teraz przez ten tydzień właśnie w spale. Zakończyliśmy, można powiedzieć, ten etap mocnego treningu dzisiejszym sparingiem z reprezentacją Ukrainy. Mamy teraz 2 dni wolnego, żeby troszeczkę się zregenerować, gdzieś odpocząć psychicznie od ciągłego trenowania i przebywania, że tak powiem, w spale. A później wracamy i przed nami memoriał.